Witam bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu z serii Goście Mariusza. Nazywam się Mariusz Radosz, a moim dzisiejszym gościem jest John Skrzypaszek. To już nasze w sumie 95. spotkanie z tej serii. Bardzo się cieszę, że dołączacie do nas i spośród tak wielu różnych materiałów decydujecie się, żeby obejrzeć i nasz. John Skrzypaszek jest ekspertem od spraw związanych z Ellen White. Wyemigrował do Australii w wieku 9 lat. Tam został pastorem, a później przez wiele lat był dyrektorem Centrum Badawczego Ellen White przy Avondale University. A dzisiaj to takie nietypowe spotkanie, jak to na Johna. Nie będzie wielkiej teologii, nie będzie wielkich tematów, ale dzisiaj podzieli się z nami historiami ze swojej pracy na wyspach południowego Pacyfiku i będzie mnóstwo zdjęć. Bardzo się na to cieszymy. A taka ciekawostka, inspiracją do tego spotkania było sprawozdanie Natalii z jej misji w Afryce, którą John obejrzał i stwierdził, że przecież on też może czymś podzielić się egzotycznym dla nas, z nami, i właśnie to jest efekt, efektem to jest właśnie nasze dzisiejsze spotkanie. John, bardzo się cieszę, że po tej dłuższej przerwie, kiedy ciebie nie mieliśmy, znowu możemy się spotkać. Byłeś intensywnie zajęty. Mariuszu, dziękuję ci, że dałeś mi przerwę do odpoczynku. Ale teraz musisz to wszystko nadrobić. U nas już wiosna w pełni, powiem tobie, pięknie kwitną drzewa, kwiaty, już się zazieleniły łąki, a u ciebie odwrotnie. Przychodzi jesień. Tak, u nas jesień, dosyć ładna jesień, jest dosyć ciepło, chociaż nocy już się zaczynają płotne robić, ale dzisiaj przeczytałem, że spodziewają się, że zima będzie łagodna, że będziemy mieli ciepłą zimę. Także cieszymy się, bo muszę ci się przyznać, że jakoś zimno wchodzi mi poza skórę, nie czuję się za dobrze. Może już starość mnie dotyka. Ale zimy w Sydney, okolicach Sydney, jakiego? Czy tam jest śnieg w ogóle kiedyś? Czy? Tak, w górach, tak zwanych Blue Mountains, niebieskich górach, które są zaraz na zachód poza Sydney, często pada śnieg. I w niektórych miejscach w Sydney też były opady śnieżne, które są na wyższym terenie. Ale na ogół tutaj w tej okolicy, gdzie my mieszkamy, to temperatura może spadać zimą, szczególnie w nocy i wcześnie rano, do minus 2. Także są śniegu raczej nie ma. Ale śniegu także w śniegu raczej nie ma, że są przymrozki. Także zima jest troszeczkę. A w dzień? Proszę. A w dzień to może być nieraz słodno, 11. 12, czasem 9, ale poniżej z tego nie schodzi w dzień. Okej. To co? Zaczynamy spotkanie. O czym nam dzisiaj powiesz? Było to ciekawe, Mariuszu, bo gdy zastanawiałem się rzeczywiście, o czym będziemy rozmawiali, tylko wiesz co, ja jakoś nie widzę, czy linki, że będę mógł przerzucać przez rocza. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, dlaczego to nie jest. Daj spróbuję. A jest, okej, okay, dobrze, mam to już. Więc powstało pytanie, gdy oglądałem ten sprawozdanie z Afryki. Ja mówię, przecież ja bardzo dużo jeździłem po wyspach Pacyfiku. I wiązało się to właściwie z moją pracą. I dlatego, co chciałem przekazać może dzisiaj, taką moją duchową
podróż z refleksjami tego, co ja przeżyłem, okay, co miało na mnie co wpłynęło na mnie, co zmieniło moje poglądy. I szczególnie praca na Pacyfiku, szczególnie w miejscach, gdzie jeździłem po wszystkich wyspach, miałem okazję być na wszystkich wyspach i przemawiać i prowadzić prelekcje, dała mi dużo do zrozumienia i szczególnie z wypowiedzi Ellen White, do tego przyjdziemy troszeczkę później. Dlatego nazwałem tą duchową podróż przez wyspy południowego Pacyfiku. I co chciałem może zrobić w tym przekazie, nie tylko słownie opowiedzieć pewne historie, ale chciałem też, żebyście wizualnie zobaczyli mniej więcej, jak to wygląda. Bo naprawdę, gdy się przekroczy granicę Australii, która ma zachodni system życia, wyspa na wyspach jest całkiem inna. Całkiem inna. I może nad tym się chciałem zastanowić. Pierwsze moje spostrzeżenie, raczej może pierwsze doświadczenie międzykulturowe rozpoczęło się w roku 2003. Niespodziewanie. To było bardzo niespodziewanie. Nawet się tego nie spodziewałem. Pełniłem wtedy obowiązki sekretarza do spraw duszpasterskich w konferencji, w której tutaj ciągle jesteśmy, gdzie jest nasz Uniwersytet Avondale. I w tym czasie otrzymałem list z Papua New Guinea z prośbą o pomoc w znalezieniu zastępczego wykładowcy na miejsce profesora, który uległ poważnemu wypadkowi. Jechał na motocyklu i zderzył się z trakiem. Także był dosyć poważny wypadek i oni nagle potrzebowali jakieś zastępstwo, przynajmniej na 2 miesiące. Skontaktowałem się z uczelnią i zapytałem dziekana Wydziału Teologii, który był moim dobrym znajomym, czy mógłby polecić jakieś nazwisko. I gdy w toku naszego rozmyślenia nagle on powiedział, a dlaczego ty nie pójdziesz? I ja nawet o tym nie myślałem, ale to było moje pierwsza sposobność, gdzie po załatwianiu pełnych spraw i po proszeniu konferencji, żeby mnie wypuściła na 2 miesiące, żeby tam udać się i w zastępstwo na Uniwersytecie w Papua New Guinea. W Nowej Gwinei, przepraszam. I proszę może zwrócić na parę szczególnych rzeczy, które to jest zdjęcie, gdzie mamy nasz uniwersytet z tyłu i jest bardzo górzysty teren, ale gdy się tam wjeżdża, cały teren ogrodzony jest płotem kolczastym. O tym wspomnę dlaczego. Życie na Nowej Gwinei nie jest tak bezpieczne, jak myślimy. Parę miesiąc czy 2 miesiące temu były wielkie zamieszki pomiędzy różnymi plemionami na tle politycznym. Więc na przykład tam, jeżeli jesteście, a chcecie wyjść do miasta, to nie zabezpieczne jest iść samemu. Lepiej jest iść sam grupą, bo możecie być narażeni, że albo ktoś was okradnie, albo ktoś was pobije. Sklepy ogrodzone są strażą, jest całkiem inne życie, całkiem inna sytuacja. Ale to jest teren naszego uniwersytetu, bardzo przyjemnie, bardzo ładny teren. Tu jest nasz kościół, bardzo duży kościół, który wam pokażę później z bliska. I zbierają się tam codziennie, są nabożeństwa. Później w 2010 roku miałem sposobność, zostałem zaproszony, aby przeprowadzić tam the Spiritual Week Emphasis, to jest tydzień duchowego odnowienia dla młodzieży. I przez cały tydzień miałem tam wykłady, rano i wieczorem. Potem wspomnę jeszcze troszeczkę później, ale to jest bardzo ładny obiekt. Co mnie dotknęło? To jest sobota.
Sobota, gdy przyszliśmy na nabożeństwo, tam jest bardzo gorąco. Wilgotność jest około 90% albo czasem więcej. Więc nawet gdy stoicie, to woda się kapie, człowiek się poci, szczególnie jak nie jesteście przyzwyczajeni. Ale ja przyszedłem schludnie ubrany, miałem spodnie, koszulę z krótkim rękawem, bez krawata, bo mówię, nie będę się pocił, nie tego, ale co zauważyłem? Wszyscy studenci, wszyscy profesorowie w marynarkach i często pod krawatami, studenci poubierani są. Ja mówię, słuchajcie, dlaczego wy się tak męczycie? Jest gorąco tutaj. A wiesz, jaka była odpowiedź? Misjonarze nas nauczyli, że tak się mamy ubierać. Więc to był ciekawy dla mnie szok w tym czasie, ponieważ ja uważałem, że można przyjść w sobotę do kościoła ubrany, ale powinno się schludnie przychodzić ubrany i czysto, ale to zależy też od miejsca i temperatury, dlaczego się męczyć. Ale na przykład jak będę mówił później na wyspie Samoa, okay. Jak przyjdziecie zrobić kazanie, to nie wpuszczą was za kazanicę, jeżeli nie macie krawatu. W niektórych miejscach w Polsce też tak. Więc są pewne tradycje, które często zastanawiamy się i mówimy, dlaczego, co to ma za sens, co to ma za logikę. A w Australii jak w tej chwili jest? Znaczy, luźno jest. Są kościoły, miejsca, które są więcej tradycjonalne. Okej, okay. Więc ludzie przychodzą ubrani. Zauważyłem, że nawet w etnicznych kościołach więc więcej swobody teraz. Bo pytamy się, kto wymyślił krawat, po co ten krawat nosić, czy to jest tylko rytuał, który odziedziczyliśmy. To są te pytania. Od mody też często zależy. Co zauważyłem wtedy, że dużo studentów do Pacific Union University przyjeżdża z różnych stron Pacyfiku. Ta niewiasta, tu dziewczyna tu jest z Pakistanu. Więc z różnych stron przyjeżdżają studenci, żeby się tam uczyć. W tą sobotę, kiedy właśnie tam byłem z jedną z sobót, przyjechał dygnitarz do kościoła na nabożeństwo. Państwowy dygnitarz. To ty w tym samochodzie. On jest w tym samochodzie, tak. Więc wszyscy czekali, żeby go powitać. Później może wspomnę trochę i pokażę wam parę zdjęć. W Nowej Gwinei i na Wyspach Pacyfiku wiele adwentystów ma pozycje w rządzie. Są prezydentami. Mają wysokie pozycje. I to jest też ciekawy zrób kulturalny objaw, bo dużo młodych ludzi przygotowuje się, żeby mieć pozycję, a to się też łączy z finansowym wynagrodzeniem. I tutaj są często czasem zagadnienia. To jest ten kościół w środku, mieści około 1000 ludzi, tam nie ma okien naokoło, że jest wolna przestrzeń, jak jest powietrz, to ładnie można się być wystawiony na powietrze i na wiatr. Teraz to są akademiki, bardzo proste, nie ma nic wykwitnego to są akademiki dla niewiast tutaj, a to są domy mieszkalne dla profesorów i dla tych, którzy są zatrudnieni. Też bardzo proste, często tam siatek w oknie nie ma, tylko... Ilu studentów tam? O tym będę mówił w tej chwili, kiedy został otwarty, o tym będę mówił troszeczkę później, kiedy został uniwersytet otwarty, Mariuszu, to w 1984 roku było tylko 20 studentów. W tej chwili, mój drogi, sięga około 1500-1700 i jest duża liczba zamówień studentów i zgłoszeń, którzy by się chcieli dostać na ten uniwersytet. A jaki procent, a masz orientację, jaki procent adwentystów, a czy z rodzin adwentowych? Jest duży procent adwentystów. Aha, okej. Okay. Duży procent adwentystów jest. Ale są też
ci, którzy, co mnie zaciekawiło, że jak, gdy miałem tamten tydzień duchowego przekazu, to dużo studentów przychodziło do mnie i co zauważyłem, że te problemy, które oni przeżywają, to są bardzo podobne z problemami, które mamy na Zachodzie. Te same problemy, te same zniesnatki, te same zawiedzenia i w sensie duchowym potrzeby są te same. O tym będę trochę mówił. To jest klasa, którą wykładałem tam 3 przedmioty przez te 2 miesiące. Księgę Daniela i to była jedna z moich klas. Co jest ciekawe, że później, gdy jeździłem, odwiedzałem Wyspę Pacyfiku, to dużo z tych młodych ludzi spotykałem, którzy byli pastorami albo mieli funkcję w kościele. Więc to było bardzo przyjemnie. Tutaj była jedna niewiasta, która też się przygotowała i to jest raczej niespotykane w tej kulturze, ale w tej chwili jest przyjęte. Że niewiasty przygotowują się do pracy pastorskiej. Tu jest ciekawe, każdą sobotę studenci wysyłani są do różnych miejsc, gdzie znajdują się nasze kościoły. Okay? I tutaj zauważycie, te domy nie są w przyjemnych warunkach, stoją one na palikach, na wodzie, ale tu jest zebranie, tu jest kościół, ale budują większy kościół tutaj, aby pomieścić dużo ludzi. Później będziemy rozmawiali mniej więcej o ilości adwentystów w Nowej Gwinei, ale to jest praca tych studentów, którzy są, służą w kościołach. W niedzielę otwierają market niedaleko szkoły, na tym samym terenie szkoły, gdzie sprzedają różne produkty i ludzie z okolic przychodzą zakupować i tak sobie zarabiają pieniądze na naukę i tak dalej. Ten facet tutaj, który był w moim klasie, zawsze był bardzo cichy. W samym środku tutaj. Dwóch jestem sam w środku. Był bardzo spokojny. Nigdy nie mogłem go zaangażować w dyskusji. Raczej był bardzo spokojny. Gdy przeszedłem na ten market, zauważyłem, widzicie ten trak tutaj stoi. On co niedzielę stawał na tym traku i śpiewał. Ale muszę wam powiedzieć, jaki on miał przepiękny głos. To był jego dar. I tym służył. W klasie był bardzo spokojny. Później spotkałem go na Wyspach Cooka, gdzie miał rolę pastora. Pracują później też studenci w ogrodzie. Mniej więcej tak wyglądało życie wtedy. Ale teraz chciałem krótką historię opowiedzieć. Wszedłem do pewnego biura. Siedział tam młody człowiek, który też był w mojej klasie, z Pakistanu. I rozpoczęliśmy rozmowę i on mnie słuchaj, opowiem ci moją historię. I to są te historie, które budowały moją wiarę. Rozpoczął historię i opowiada tak. Pochodzi z Pakistanie z bardzo biednej rodziny. Cała rodzina spała w jednym pokoju. Ojciec jego, żeby zarobić na rodzinę, na jedzenie, sprzedawał popcorn. Nie wiem, jak to się dobrze nazywa po polsku, popcorn. Popcorn, okej. Okay. Sprzedawał popcorn. I on opowiada tak, jeżeli zarobił, sprzedał popcorn, to jedliśmy, ale jeżeli nie sprzedał, to szliśmy do łóżka głodni. To było jego życie. Ale ktoś zaproponował mu, że powinien coś zrobić ze swoim życiem. I on mówi, dostałem wizję, żeby pojechać do Nowej Gwinei na uniwersytet, żeby się tam kształcić, ale nie miałem pieniędzy, więc rozpoczął modlitwę, okay, i prosił Boga, aby pomógł mu zebrać fundusze na przejazd do Nowej Gwinei. Po jakimś czasie, mówi, Pan Bóg dał, że mogłem zebrać fundusze na podróż. Posłuchajcie dalej. Poszedł załatwiać paszport. Dostał paszport,
ale nie miał wizy, nie dostał wizy wjazdowej. A on mówi, ale muszę jechać, bo już się semestr rozpoczął, akademicki semestr się rozpoczął i mówi, ja muszę się tam dostać. Więc żeby dostać tą wizę, kazali mu jechać na Filipiny, bo tam nie mógł dostać tą wizę szybciej, ale on bez żadnej wizy wyjeżdżał. Poszedł na lotnisko i gdy przychodził do celnika, który sprawdzał paszporty, popatrzał się na paszport i mówi, ty nie masz żadnej wizy, ty nie możesz jechać, idź do domu. I on mówi, co ja miałem zrobić, ja chciałem jechać. I on mówi, wiesz co, klęknąłem, było pełno ludzi, klęknąłem na kolana na tym lotnisku, zamknąłem oczy i zacząłem się modlić. Mówię, Panie Boże, jakoś ja muszę stąd wyjechać, bo ja chcę wyjechać, ja mam wizję. I gdy otworzył oczy, zauważył jedną rzecz, że na tym stoliku, gdzie sprawdzali paszporty, była już inna osoba, przyszła inna osoba, inny celnik, który zaczął się bardzo kłócić z tym człowiekiem, który go nie chciał przepuścić i go wyrzucił. I on podeszedł znowu do tego faceta, pokazał mu paszport, a on mówi, ty nie możesz jechać, ty nie masz wizy wjazdowej. Ale przez megafon pilot z tego samolotu przynaglał, żeby przepuszczali ludzi i żeby przepuszczali, żeby, bo on chce odlecieć. I się zrobił taki ruch, taki tłum, że ten machnął ręką i powiedział, idź szybko. Więc on z samolotu bez wizy. Przyleciał do Manili, raczej na Filipiny, przepraszam, i nie chcieli go z lotniska wypuścić. Bo mówią, odeślemy cię z powrotem. A on mówi, proszę zadzwońcie tam w tamto i tamto miejsce, możecie coś dla zrobić. I cały czas się modlił. I po jakimś czasie, paszport mu zabrali, po jakimś czasie, okej, przyszli z powrotem z wizą i wjazdową i z paszportem i on mógł wrócić i wjechać z powrotem, przyjechać do Nowej Gwinei. Ale na co zwrócić uwagę? Na przekonanie w Boże prowadzenie. I to nie jest koniec historii, Mariuszu, bo na uniwersytecie zapoznał się z młodą, piękną dziewczyną. Jej historia jest jeszcze ciekawsza. Ona pochodzi z Fidżi, z rodziny hinduskiej. Bardzo biegła. Ojciec chciał, miał plan, żeby ona skończyła prawo. Okay. Była bardzo bystra. Ale ona przechodziła ulicą i uderzyła ją kartka, która promowała wykłady ewangelizacyjne. I ona poszła na te wykłady. Krótko mówiąc, po jakimś czasie uczęszczała na te wykłady i postanowiła przyjąć chrzest i wstąpić do kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Jak to zrobiła? Postanowiła iść do naszego College Fulton, aby przygotować się do pracy pastorskiej. Gdy to powiedziała ojcu, ojciec wpadł w gniew i powiedział, zostajesz sama, nie dostajesz żadnego poparcia ode mnie, ani finansowego i tego, i wyrzucił ją z domu. Ona poszła, rozpoczęła naukę, ale po roku czasu już nie miała pieniędzy. Zawołali ją do biura i powiedzieli, słuchaj, musisz zapłacić, bo jak nie zapłacisz, nie możesz kontynuować nauki dalej. Ona mówi, co ja mam zrobić? Więc był piątek, kazali jej przyjść w poniedziałek, aby jakąś sprawę załatwić i ona mówi, przez cały czas się modliłam. Modliłam się, żeby Pan Bóg otworzył jakąś drogę. W poniedziałek przyszła do biura, siadła, bo czekała przed biurem,
administracji, żeby wejść do środka i zobaczyła, że wchodzi jakiś facet. Rozgląda się naokoło i mówi, pyta się tam kogoś, szukam takiej i takiej dziewczyny i ona miała jakiś znaczek tutaj na twarzy z takim i z takim znaczkiem. A oni powiedzieli, o tak, mówi, tam siedzi. On podeszedł do niej i wiesz, co zrobił? Otworzył teczkę, wypisał, wyciągnął czekową książkę i wypisał jej sumę i dał jej. Była to suma, która pozwoliła zakończyć jej całe studia. Amen. Nie jest koniec historii. To był człowiek, który w ogóle nie miał nic z kościołem do człowieka, był biznesmenem. Nie miał do czynienia z kościołem. Nie miał nic do czynienia z kościołem, ale miał sen. I w ten śnie, ja jestem przekonany, że Bóg mu powiedział, że ma iść do Fulton, do kościoła, do college, znaleźć taką i taką dziewczynę i wypisać jej czek na taką i taką sumę. Niesamowite. I to jest to, co on zrobił. Znowu historia dziwnego działania boskiego w życiu ludzi. Co się dzieje dalej? Ona skończyła, później zapoznali się razem, teraz pracują w Nowej Zelandii. Ja ich odwiedziłem, gdy miałem wykłady w Nowej Zelandii. Odwiedziłem ich. I ona mi opowiada historię dalej. Opowiedziała mi tą historię. Ale wiesz, co było ciekawego? Że otworzyły się drzwi i wszedł w jej ojciec. Ojciec nie przyjął jeszcze wiary adwentystów, ale jest bardzo przychylny, bo widzi wpływ jego córki na życie. Spędziłem z nimi tam bardzo miły czas. Ale na co chciałem zwrócić uwagę, to jest tylko dwie historie z wielu historii, które tam słyszałem, że Bóg w tych rejonach, które są inne od zachodu, gdzie my myślimy bardzo logicznie, operujemy faktami, chcemy mieć definicję na wszystko, tam Bóg inaczej pracuje. Ile studentów mi mówiło, że miało sen, żeby przyjść i iść do kościoła adwentystów. Ile studentów mi mówiło, jak ich Bóg prowadził. Przypominam sobie historię takiego młodego, dosłownie dziecka, który dwa tygodnie szedł przez ciężki teren, aby dostać się do college. Więc to są te historie, które budowały mnie, które pokazały mi, że może nasza wiara w Boga nie powinna być tylko budowana na definicji, ale na przeżyciach takim, jakie było przeżycie Abrahama, Izaka, Jakuba. To są, widzisz, te doświadczenia, które zmieniły moje spojrzenie na religię. Na religię. A później, i może tu będziesz miał jakieś pytania, Mariuszu, po dwóch latach, bo to było 2003 rok, w 2005 roku mój kierunek został skierowany na Uniwersytet w Avondale. Nie spodziewałem się tego, ale to przyszło. I na samym początku, kiedy już podjąłem pracę w Centrum Badawczym Ellen White, miałem do podjęcia ciekawe decyzje, bo zapytano mnie, okej, jaka jest twoja wizja? Co chcesz osiągnąć? Co masz na myśli? Pozwoliłem, powiedziałem, żeby mi dali z tydzień, dwa tygodnie pomyśleć. I gdy zorientowałem się, na czym polega, bo moja odpowiedzialność była w trzech rejonach, okay. W wykładach, w nauczaniu, później w badaniu,
i odpowiedzialność, co przekazać do różnych instytucji, kościołów albo członków, jaki kierunek temu dać. I zauważyłem, że były trzy odmienne pola działania, ale one nie były skoordynowane. Więc moja pierwsza praca, która była, to było, coś mi się tu zmieniło u mnie, nie wiem jak to zmniejszyć, Mariuszu. Escape. No, na chwilę straciliśmy Johna, ale mam nadzieję, że za chwilę się z nami połączy. Wybaczcie tę chwilową niedogodność. Nagrywamy ten materiał kilka godzin wcześniej ze względu na problemy czasowe Johna, żeby wstawać o 4 rano, żeby się o naszej 19 spotkać, bo ma po południu w sobotę ważne wykłady. Poprosił mnie, żeby to zrobić w dogodniejszej dla niego porze. Także zrobiłem to w tej chwili. Muszę chyba zadzwonić do Johna. Wybaczcie. Ale myślę, że... O nie, już się łączy. I proszę mi wybaczyć, że to się stało, tak. Ale nie wiem, co zaszło dokładnie. Zaraz tylko wrzucę te i będziemy posuwali się dalej. Okej. Tak, dobrze. Więc musiałem zastanowić się, jaki kierunek wybrać wszystkiemu, żeby jakoś skoordynować te trzy działy, żeby przekazać, zająć się wykrętnymi, raczej badaniami, które by miały zastosowanie jakieś inne, jakie dotychczas mieliśmy w badaniach Ellen White. Później, żeby to wpływało na jakość edukacji i powiedzmy kierunek, co zauważyłem, że w kościele naszym mamy różne poglądy na temat Ellen White. Więc pytanie było, jaki kierunek temu dać, który by pozwolił nam zauważyć rzeczywiście, czym jest duch proroctwa i jak go zastosować do współczesnego życia. I to właściwie były moje intencje, jaki kierunek temu dać. Nie wiem, czy masz jakieś pytania w tej chwili, Mariuszu. Na razie nie, bo wiem, że masz jeszcze sporo zdjęć i materiałów. Okej, więc coś ciekawego, że w tym samym czasie zostałem dotknięty wypowiedzią Ellen White z 1874 roku. I odpowiedziała ona, mówiła do przywódców w kościele, masz zbyt ograniczone wyobrażenie o pracy na ten czas. Musisz spojrzeć szerzej. I proszę zauważcie te następne zdanie. Poselstwo dotrze z mocą do wszystkich części świata, do Oregonu, Europy i wymieniła co? Australię i Wyspy Morskie, czyli wyspy objęte tutaj w Pacyfiku i w innych miejscach. Więc kiedy to przeczytałem, mówię sobie, więc jaki cel ja mam obrać, żeby udostępnić rzetelne zrozumienie, w jaki sposób Bóg używa ludzi do przekazania duchowego poselstwa. O tym będziemy więcej mówili w przyszłości, Mariuszu, gdy będziemy mówili, jak powstał, powiedzmy, Uniwersytet w Avondale albo Avondale College. To jest bardzo historia o prowadzeniu.
Tak, to w przyszłym tygodniu bodajże. Później jak Loma Linda Uniwersytet powstał. To są ciekawe historie prowadzenia tego, które łączą się z tego, co przeżyłem na wyspach, powiedzmy na wyspach Pacyfiku. Co chciałem tutaj pokazać? Tutaj mamy mapę z wysp Pacyfiku. Okay. Tutaj Australię, tu jest Nowa Gwinea. Miałem możliwość odwiedzić te wszystkie, związane z moją pracą, wszystkie wyspy Pacyfiku. I byłem tam po parę razy, nie tylko raz. Ale moim wyzwaniem było, jak teraz przekazać tą wiadomość, okay, która ma podłoże, powiedzmy, czy naukowe, okay, czy są oparte na różnych definicjach i tego, jak przekazać to w kulturze, która jest całkowicie inna. Ludzie, którzy często nie umieją nawet czytać. Praca naszych pionierów adwentowych na tych terenach była bardzo ciekawa. Ja wsiadłem w samolot, poleciałem, byłem 2-3 dni w miejscu, zrobiłem to, co miałem zrobić i wracałem do domu. W tym czasie mogłem telefonicznie połączyć się z żoną i nie czuliśmy tej rozłąki, tego dystansu. Nasi misjonarze często byli odłączeni od domu po 3-6 miesięcy i podróżowali w trudnych warunkach. Niektórzy położyli swoje życie, aby dotknąć ludzi realnością boskiej Ewangelii. Myślę, że tutaj my, dla nas to nawet trudno sobie wyobrazić te odległości. Ile się leci z Sydney na przykład tutaj właśnie na tą francuską Polinezję? Do Nowej Kaledonii. Do Nowej Kaledonii mniej więcej jest do 3 godzin. Okay. Do Fidżi 3,5-4 godziny. Tutaj Samoa, Tonga. Do Cook Islands trzeba jechać przez Nową Zelandię. Cała podróż trwa gdzieś około 7 godzin. Wow. Okay. Także są dosyć duże dystanse, ale te tereny są dosłownie egzotyczne i przepiękne. Mm-hmm. Teraz, jeśli się rozchodzi, Mariuszu, o Nową Gwineję, to tutaj mamy mapę Nowej Gwinei. Okay. W Nowej Gwinei szczególnie pracowałem w tych terenach tutaj, w Rabaul. Port Moresby to jest główna stolica Nowej Gwinei i tutaj w tym górzystym terenie, i co chciałem wam dzisiaj troszeczkę historię opowiedzieć z Goroka, gdzie miałem tam wykłady i prowadziłem tam misję. Tutaj, gdy byliśmy w Rabaul, prowadziliśmy różne prelekcje i warsztaty. Było trzęsienie ziemi w tym czasie. Ciekawe przeżycie. To było w nocy, ja wyskoczyłem z łóżka, bo nie wiedziałem, co się stało. Ale to ciekawe przeżycie jest. Ten teren tutaj jest często nawiedzany trzęsieniem ziemi. Ale to jest właśnie ten teren Papua New Guinea. Co jest ciekawego, że obecna populacja Nowej Gwinei, i o tym będziemy rozmawiali więcej, liczy około 10,5 miliona mieszkańców. To jest cała tego. Teraz adwentystów w Papua New Guinea jest 422 756. Wow. Okej. Okay. Ale podam jeszcze inne ciekawe cytaty. Teraz, proszę zauważyć, że w kraju w Papua New Guinea operuje się 839 różnymi dialektami albo językami. Nie super. Także są różne plemiona, które często walczą ze sobą jeszcze do dzisiaj. Ale w tych wszystkich terenach tutaj adwentyzm, kościół adwentowy jest dobrze się rozwija. Teraz tak, pozwolę przekazać parę statystyk. Okay. Jak już powiedziałem, liczba członków kościoła adwentystów 422 756, to są najnowsze statystyki. W zeszłym roku, 23, było 23 278 chrztów. Ale teraz posłuchaj.
average church attendance, to jest przeciętna uczęszczania w kościele co sobotę, 139 718. Zauważ różnicę. 422 tysiące członków, 139 tysięcy, przeszło 139 tysięcy uczęszcza w sobotę do kościoła. Okay. Teraz na Wyspach Pacyfiku, które pokazałem, mamy członkostwo adwentowe jest 140 872. W ostatnim roku sztów było 5097. A teraz przeciętna średnia uczęszczania w sobotę na sabat 18 tysięcy, przeszło 18 tysięcy. 140 tysięcy, 18 tysięcy. Są ciekawe wyzwania. Nowa Zelandia, która obejmuje część Pacyfiku, tak jak Nową Kaledonię i Tahiti, okay? Członkostwo 21 218, sztów było tylko 381, już ciężej jest. Okay. Przeciętna uczęszczanie członków do kościoła 4488. Więc to są ciekawe. Czym to jest spowodowane? Proszę? Czym to jest spowodowane? Więc to jest tak, gdy bada się przeciętną uczęszczanie, to są sondaże robione w poszczególną sobotę. Rozumiesz? Ale jest ciekawa sprawa, że ponieważ ewangelizacja, i to jest moje spostrzeżenie, ewangelizacja jest szeroko rozszerzona, szczególnie w tego tradycjonalnego podejścia, idziemy, robimy misję, każemy nasze poselstwo, często ludzie, którzy są chrzczeni, okay, którzy są chrzczeni, nie są dobrze przygotowani. Ale to się powoli zmienia. Powoli się to zmienia, bo są, i o tym będę troszeczkę mówił więcej za chwilę, to się zmienia. Ale w Australii na przykład, w Australii jest 65 tysięcy adwentystów, tylko było 1100 chrztów. Average church attendance albo przeciętna uczęszczanie 29 618. Więc my mamy, moje spostrzeżenie jest i to jest na ogół z całego krajobrazu. My przyciągamy ludzi, ale później często ciężko jest ich utrzymać. Bo często... ile mieszkańców ma Australia? Około 25 milionów teraz. Okay. 25 milionów. Także Australia ma inne wyzwania, bo tu mamy, chociaż różne narodowości się zjechały i teraz wszystko się zmienia, ale na ogół jest ciężej, bo ci ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj z innych okolic, tworzą swoją kulturę. I wgryźć się w tą kulturę jest ciężko, żeby oderwać kogoś i przyprowadzić ich do innego kościoła. Więc to są te wyzwania. Ale na tych wyspach mamy ogromne problemy, jeśli chodzi o zdrowotne, szczególnie na Wyspach Pacyfiku. Cukrzyca, zaburzenia serca, układy krążenia, otyłość. Jest okropny problem. Jaki tam jest problem? Ponieważ ludzie są razem i ja to sam odczuwałem. Jesteś zaproszony do kogoś, to nie wypada nie zjeść, bo go obrażasz. Stół jest tak załadowany, Mariuszu, różnymi rzeczami, tak załadowany, że jest przeładowanie. Wszyscy prawie pastorowie na Wyspach Pacyfiku borykają się z cukrzycą. I dlatego mieliśmy program, o którym będę troszeczkę mówił później, gdzie staraliśmy się wpłynąć na ten problem z tego punktu widzenia. Ale to są te wyzwania właściwie na Pacyfiku, Mariuszu. Papua New Guinea
to jest kraj dziwów i sprzeczności, można powiedzieć, kolorowych, różnych plemion jest. I ciekawe... Ten po lewej to jesteś ty. No wiesz. Taki no, podobny. Podobny. No może i tak, ale poczekaj, ja ci się odgryzę. Czekaj. Ale właśnie ciekawe jest obserwować różne celebracje, które oni mają z różnych plemion. Jest bardzo dużo kolorów, bardzo dużo i nawet dzieci są wciągnięte w ten tryb życia. Więc chociaż jest coraz niebezpiecznie w tych niektórych, nie tyle na wyspach Pacyfiku, ale powiedzmy w miejscach takich jak Wyspy Salomona, to też się robi nie za bardzo bezpiecznie. Są różne zamieszki. Więc świat się robi jakiś niespokojny teraz. Ale pójdźmy może troszeczkę dalej. O co chciałem powiedzieć? Widzisz tą po lewej stronie mapę? To jest lotu ptaka, który zrobiłem. Co jest ciekawe, że jak lecicie samolotem, to są jeszcze miejsca na Nowej Gwinei, gdzie są plemiona, które żyją, które nie mają żadnej styczności z większymi ośrodkami miasta. Oni sobie żyją w swoich plemionach tego i tam często biały człowiek jeszcze się nie dostał. Okay. Życie po prawej stronie jest bardzo proste, ale ludzie, muszę powiedzieć, są zadowoleni, są uśmiechnięci. Jest dużo bezrobocia, jest dużo biedoty. Krótkie wspomnienia, Mariuszy, teraz z wschodniego wzgórza Papua New Guinea, z miejsca Goroti. W 2012 roku prowadziłem tam pewne zebrania z paroma innymi osobami z dywizji i później, bo prowadziliśmy te warsztaty w Goroka, w Port Moresby i w Rabaul w Goroka i w Port Moresby. Ale później, gdy skończyliśmy, zostałem zaproszony, aby przejechać tam w roku 2013, żeby prowadzić specjalny program. Goroka jest bardzo ciekawym miejscem, jest około 19 tysięcy mieszkańców tam mieszka w tym miejscu. Jest bardzo ciekawe miejsce, to jest market, który widzicie, jak się wychodzi zaraz koło lotniska. Miałem tam dwa cele, prowadzić program dla młodzieży, dla Chrystusa, czy Youth for Christ, skupiający się na historii dziedzictwa adwentowego. Prosili mnie, aby przekazać tą historię do młodych ludzi, którzy zjechali się z pobliskich okolic. A proszono mnie, aby wieczorem przeprowadzić program ewangelizacyjny w Goroce, na dużym stadionie, który był blisko tego marketu. I to było bardzo, bardzo ciekawe. Parę zdjęć pokażę. Tu jest przewodniczący tej misji, stoi po mojej lewej stronie, sekretarz, a po prawej stronie jest dyrektor od młodzieży, który mnie właśnie zaprosił, aby tam przez 10 dni przemawiać do młodzieży i żeby prowadzić misję. Gdy przyjechałem w sobotę, przyszliśmy do pierwszego głównego kościoła, który jest w Goroka. Kościoły tam są zawsze przepełnione. To trzeba przyznać. Przepełnione. Dużo ludzi jest zaangażowanych, szczególnie młodzi ludzie. Ten kościół już jest za mały, zaraz później pokażę wam, budują duży, większy kościół. O ten tutaj, który widzimy. To jest już ten nowy kościół, który budują, który pomieści około do 1000 ludzi. Teraz w tą sobotę tam widziałem młodych ludzi, którzy byli bardzo zaangażowani. Dużo młodych ludzi zaangażowanych w kościele i w pracy. Nie ulega wątpliwości. Ale co było ciekawe, że w tą sobotę mieli tam chrzest. Zaraz w czasie było kazanie, miałem kazanie, a później był chrzest. I gdy szliśmy do tego chrztu, zaprosili mnie też, żeby brać udział w tym chrzcie. Przygotowanych było około 50 do 60 osób, jeśli sobie dobrze przypominam. I tu stali, wszyscy byli gotowi do chrztu.
Ja miałem też okazję tam być włączony w ten chrzest. Było to bardzo przyjemne, bo nie spodziewałem się tego. Ale co jest ciekawe, tutaj na tym obrazie jest przewodniczący i jego wnuczka. Jego wnuczka odeszła od kościoła. Modlili się za nią przez długi czas i po jakimś czasie ona wróciła z powrotem. Żebyście wiedzieli, jaką radość ten człowiek miał, kiedy chrzcił swoją własną wnuczkę. Byliśmy razem wzruszeni, gdy on opowiadał tą historię. Po skończeniu tego chrztu wszyscy witali, przyjmowali tych nowo ochrzczonych. I to był właśnie ten pierwszy sabat, który tam miałem. Później w tygodniu, od niedzieli, rozpoczęły się zebrania dla młodzieży. Gdzieś przestawiliśmy wartość naszego kościoła i historię naszego kościoła. Młodzież przyjechała z okolic, młodzi ludzie, wszystko studenci, przeważnie studenci, którzy kształcili się albo na medycynę, albo byli pielęgniarzami, albo szli w innych kierunkach. Ile mieli na twarzy zadowolenia. Gdy spotykałem tam ludzi i znowu słuchałem często historii tych ludzi, którzy borykają się z problemami, ale szukali jakiejś drogi duchowej. Oni nie szukali informacji o Bogu, ale chcieli społeczności z Bogiem, relacji z Bogiem. Jak utrzymać? Więc na tej podstawie wziąłem historię Kościoła i przekazywałem im, jak Bóg prowadził pionierów naszych, z czym oni się zmagali, z jakimi problemami się zmagali, jak ich Bóg prowadził, abyśmy się stali tym, kim jesteśmy dzisiaj, ruchem adwentowym. Co było ciekawe, że każdy z nich miał jakąś historię. W sobotę mieliśmy ciekawe zebranie. Postanowiliśmy zrobić wieczerzę pańską. Trochę tradycjonalnie, ale nazwaliśmy ją Agape Feast. Nie wiem, jak to po polsku powiedzieć, ale trochę inne podejście. Miałem krótkie przemówienie i zachęciłem ich, zobaczcie tutaj, była sterta kamieni i powiedziałem do nich tak, słuchajcie, każdy z nas ma ciężar. Symbolicznie weźcie ten kamień, gdy pójdziecie odebrać chleb i wino, złóżcie ten kamień pod krzyżem. Podejdźcie do tego stołu pańskiego, do którego was Jezus zaprasza, z sercem otwartym, bo On was chce przyjąć. I co byłem zdziwiony, na tej sali było około 600 ludzi, ale zobaczcie, jeden po drugim szli spokojnie, aby złożyć swój ciężar i aby oddać życie ponownie Chrystusowi. Bardzo fajny pomysł, bardzo fajna inicjatywa. I chcieliśmy zilustrować to, aby ludzie jakoś byli zaangażowani w tą podróż. Bo weźcie pod uwagę, że historia naszego Kościoła to jest historia podróży. Podróży do wieczności. A my często stworzyliśmy taką formułę definicji, że zapominamy, że Bóg jest Bogiem relacji. Bóg podróżuje z człowiekiem. Na samym zakończeniu miałem apel do nich. I zobaczcie, jak ludzie odpowiedzieli na to. Jej. Na nowo niektórzy pragnęli postanowić i oddać życie swoje. Niektórzy postanowili mieć chrzest. Ale co tam było ciekawego? Na samym końcu staraliśmy się jakoś odwdzięczyć Mariuszu. I zawołali tego chłopaka, który zrobił mi prezent. Bardzo nieśmiały. Ale na kawałka bambusu wyrzeźbił mój portret i przekazał mi go. Niesamowite. Wiecie, jaką to radość dla mnie czyniło? To było przeżycie, które trudno jest dzisiaj opowiedzieć. Ale zauważcie, co jest w tym obrazie ciekawego. Zobaczcie, jaki kolor skóry on na mnie zostawił.
ciemny. Aha. Mówiąc, ty jesteś jednym z nas. Niesamowite. Ty jesteś jednym z nas. To jest chyba największa pochwała dla ciebie. Tego się nie da określić, rozumiesz. Ja dostawałem różne, rozumiesz, podziękowania i tego, ale to jeszcze ciągle wisi u mnie w biurku na ścianie i przypomina mi to. Utalentowany młody człowiek, skromny, ale pełen finezji, artyzmu, i który stara się odwdzięczyć. I to są kawałki bambusu, które są opalane. I na tym opalanym on wyrzeźbił obraz. Oczywiście nie wyspelował moje nazwisko dokładnie, bo pomylił S i Z, ale to nie szkodzi, to jest mało. Ma to swój urok. Więc to było moje przeżycie, Mariuszu, z młodymi. To było moje przeżycie z młodymi. Teraz pokrótce, ewangelizacja. Zrobili, to było wielki plac sportowy, bardzo duży plac sportowy. Zrobili tam miejsce, z którego mogliśmy przemawiać. Były dwa ekrany wielkie, na którym były pokazywane te przezrocza, które mówiłem, ale zapytałem ich, o czym chcecie, żebym ja mówił? A oni bo to był program ewangelizacyjny. A oni powiedzieli do mnie tak, słuchaj, mieliśmy dużo różnych programów, ale chcemy, żebyś nam mówił historię o Jezusie. Amen. Twojej ewangelizacji publicznej. Mów o Jezusie. Jakie były tematy? Bardzo proste. Oparte na Ewangelii Jana. Znaleźliśmy go. Przypominacie sobie historię tych apostołów, którzy znaleźli ewangelist Jan Chrzciciel powiedział, oto baranek Boży. A tych dwóch później spędzili czas z Jezusem, przyszli do swoich znajomych, powiedzieli, znaleźliśmy go, znaleźliśmy Jezusa, Mesjasza. Drugi temat był, jego obecność zaskakuje. Społeczność z Chrystusem zaskakuje nas często niespodziankami. Jego otwartość stanowi wyzwanie. Jego miłość leczy. Jego dobroć zapewnia. A ostatni temat, bo najważniejsze, to jest nasze nadzieje przyszłości. On przychodzi, on nadchodzi. I dzieliłem się tą nadzieją przyjścia Jezusa Chrystusa. Proste rzeczy. Ale moi drodzy, co przeżywałem, było bardzo ciekawego. To był obraz z tego, co wieczornych, z tych slajdów. Tu ciągle ta scena, z której przemawiałem. Czasem myślałem... Musiałeś mieć tłumacza, czy oni... Nie było tłumacza, nie było tłumacza. Wszystko po angielsku było. W tym rejonie tłumaczą. Widzicie, to jest całe pole tutaj. To jest całe pole. W tym czasie pomału zaczęli się zbierać ludzie. Cały wieczór, każdy wieczór był zapełniony. Był zapełniony. Ale... Te parasole to nie dlatego, że deszcz, tylko słońce. To było od słońca, bo jeszcze pod wieczór często jak się schodzili, to było słońce. Z tego miejsca właśnie przemawiałem. Tu jest jedno miejsce. Czasem się bałem, czy się zawali wszystko, ale się mocno trzymało. Ale na co chciałem zwrócić uwagę? W sobotę, ostatnią sobotę. To było najbardziej uczuciowe przeżycie dla mnie. Emocjonalne. Przemawiałem, emocjonalne, przemawiałem o przyjściu Jezusa Chrystusa. Okay. I zauważcie, co się dzieje. Powiedziano mi, że w tą sobotę na tym całym boisku było około 10 tysięcy ludzi. Niesamowite. Okay. I gdy dałem apel, aby ludzie przyszli znowu ponowić swoje przymierze z Bogiem, albo ponowić swoje przymierze z Bogiem przez chrzest, żeby się przygotować na przyjście Jezusa Chrystusa, zacząłem spoglądać, jak ludzie szli z każdego miejsca. Przychodzili do samego frontu. Nie wszyscy, ale dużo. Co było ciekawe, że tam po bokach
często stali ludzie z miasta, którzy przystawali, żeby się przysłuchiwać. Więc tą sobotę, to przeżycie było dla mnie, moi drodzy, czymś ciekawym, że my nie potrzebujemy dzielić się z ludźmi tylko informacją. My musimy przyciągnąć ich do Chrystusa. Nasze poselstwo jest tak piękne i to jest poselstwo, które Jezus przekazywał, dotykając serc ludzi, aby znaleźli swoją wartość. Aby znaleźli... W pierwszym szeregu też dzieci nawet przyszły. Tak, i dzieci przyszły. I dzieci. Oczywiście tam brały udział chóry, tam było dużo śpiewu. To był przepiękny, przepiękny program. I to było moje przeżycie w Goroka, Mariuszu. I dalej może na końcu będziemy mieli więcej pytań, ale bardzo szybko, bo już zbliżamy się do końca. Dalej prowadziliśmy seminaria dla pracowników służby zdrowia z moimi przyjaciółmi z dywizji. Było nas trzech, czasem czterech. Prowadził to doktor... nazwisko mi teraz wyleciało, zaraz mi się przypomni. To jest doktor medycyny Kuma, doktor Kuma, doktor medycyny, który był odpowiedzialny za dział zdrowia. To było w 2016 roku, zadzwonił do mnie i powiedział: słuchaj, musisz jeździć z nami, bo my chcemy przekazać specjalny program, aby pobudzić nowe przebudzenie, jeżeli się rozchodzi o zdrowie. Jest jak powstał system zdrowia w adwentyzmie, jak borykać się z problemami, które dzisiaj się Kościół spotyka. On miał bardzo ciekawy program, a jeden z nich, pastor dr Lee Rice, uczył właśnie tych pracowników zdrowia, lekarzy, pielęgniarek i innych, jak mniej więcej podejść do przekazania w prosty sposób zainteresowania w Biblię. I dzieliliśmy je na grupy z różnych rejonów i myśmy przekazywali pewne perspektywy, ale mówiliśmy do nich tak: wy teraz przeżujcie to wszystko, przedyskutujcie w swoich grupach, jak macie to zastosować w swoim terenie. I moi drodzy, to zaczęło pracować, bo zaczęła się budować tutaj całkiem inna perspektywa. Lekarz nie był tylko lekarzem. Pielęgniarz nie był tylko pielęgniarzem, ale powyżej tej odpowiedzialności, którą oni mieli, okay, oni mieli też odpowiedzialność przekazania duchowej prostoty wiary w Jezusa Chrystusa. I to wiąże się z tym, co ja już kiedyś w przeszłości powiedziałem. Wizja Ellen White do misji zmieniła się w roku mniej więcej 1900. Mówiła: misja to nie jest tylko przekazywanie pewnych doktryn i informacji, ale misja to znaczy dzielić się z ludźmi i sięgać do ich potrzeb w tych prostych sposób. I myśmy to złączyli razem i mieliśmy ciekawe przeżycia w Nowej Gwinei, na wszystkie, to jest dr Kuma, który prowadził wykłady, fantastyczne wykłady, żebyście mogli, Mariusz, ja nie wiem, ale ja postaram się, żeby się z tobą skontaktował. On wam będzie opowiadał historię tego, jak on pracuje jako lekarz na wyspach. Chętnie. Gdzie całe kościoły często przychodzą, wstępują w ramy wiary adwentystów. Przez pracę medyczną. On już teraz nie jest odpowiedzialny, ale żyje jeszcze w Australii. Ja starałem się z nim skontaktować, ale mi się zdaje, że on gdzieś wyjechał na jakiś czas. Fantastyczny program. I tu jest dr Lee Rice. Zauważcie, że to już są ludzie tutaj wyszkoleni, którzy pracują w swoich działach, ale którzy przyszli przygotować się do większej pracy. I ja myślę, że na Zachodzie, czy to w Polsce, czy w innych miejscowościach, myśmy mogli, nie tylko jest sprawa, żeby pastor przekazywał pewne informacje i żeby głosił. Członkowie, pracownicy, czy to na uniwersytetach, czy w szkole, mogą zebrać grupę ludzi, otworzyć Biblię na 20 minut i powiedzieć: hej,
Zacznijmy czytać i zobaczmy, co tam znajdziemy. Prosty sposób. Nie trzeba teologii, ale trzeba obecności i zachęcenia. Amen. I to te przeżycia, któreśmy mieli. Zobaczcie, prości ludzie, prości ludzie. Ten człowiek ze swoją żoną otworzyli swój dom, nauczyli się tego, jak powinni pracować, wrócili swój teren, otworzyli swój dom i zaczęli zapraszać swoich sąsiadów. I dzisiaj przygotowują ludzi do chrztów, jeden po drugim. W prosty sposób. Oni nawet nie wiedzą, jak kazać, ale wiedzą, jak otworzyć Biblię, Słowo Boże. Ja myślę, że może komuś się wydaje, że ja mówię za ostro w tym wypadku, ale myśmy zrobili z adwentyzmu taką teologię, że często przytłacza ona nam wartość Ewangelii Jezusa Chrystusa. To nie znaczy, że my nie mamy nakazać większego kierunku, co myślimy o przeszłości, przyszłości i różnych innych, ale moi drodzy, to mi się wszystko być zakotwiczone w Jezusie Chrystusie. Tu ja miałam swoją przemowę na temat początków zdrowia i mniej więcej jaki powinien być balans w tym zasadzie. I tak pracowaliśmy razem prawie przez 5 lat, jeżdżąc na różne miejsca wyspać. Mieliśmy cudowne przeżycia razem. Było dużo śmiechu też, bo wszyscy mamy poczucie humoru. Myśmy tyle nieraz zaśmiali, że proszę ciebie, ja uważam, że jeśli ktoś nie ma sensu humoru, to nie wie, co to jest prawdziwa religia. Bo Bóg ma sens humoru. To jest mocne stwierdzenie. Tak. Zobaczcie, tutaj byliśmy w Choniarze. Chóry występowały. Okay. Przy każdej naszej okazji było dużo zachęcenia, moi drodzy. Tu są studenci z uniwersytetu. Dużo studentów nie na naszym uniwersytecie, ale na państwowym uniwersytecie w Nowej Gwinei, okay, przygotowuje się na lekarzy. Wielki procent studentów adwentowych przygotowuje się na lekarzy, bo chcą być pożyteczni. Chcą być pożyteczni. Tutaj jeszcze jedno zdjęcie. To są wspomnienia, moi drodzy. Ja tylko migawki pokazuję. Ten człowiek przyszedł do mnie i opowiedział mi też swoją historię, jak go Bóg prowadził w tym kierunku, gdzie on jest. On nie był zainteresowany ani religią prawną, ale przyszedł do miejsca, gdzie postanowił zmienić swoje życie. A tu już idąc pod koniec. To był rok 2015. Byłem zaproszony na Wyspy Salomona, aby też mieć prelekcję do pastorów i do niektórych kierowników, a wieczorem miałem wykłady. Okay. Ale to była sobota. Sobota. To było moje ostatnie przemówienie. Moi drodzy, to był bardzo, bardzo ciekawe przeżycie, bo było tam zebranych około 5000 ludzi. Po bokach, tu na sali. To było dla mnie przeżycie, które trudno jest przekazać całkowicie. I później wdzięczność tych ludzi, którzy starali się przekonać, ale co było ciekawszego? Na te wykłady przechodził sam prezydent Wysp Salomona, prezydent Menasseh Sagawara. Prezydent kraju, tak? Prezydent kraju. Ale wiecie, to jest adwentysta, który jest tak w starszym zboru, uczęszcza w sobotę do kościoła, tu jest jego żona, okay, ale ciągle jest zaangażowany w misji dla swojego kraju. Bóg używa i na wyspach, i w Nowej Gwinei dużo naszych ludzi ma poważne stanowiska rządowe. Pamiętam, jak byłem na generalnej konferencji, spotkałem właśnie z Papua Nowej Gwinei, siedział koło mnie i człowiek, i ja sobie tak właśnie kojarzyłem Papua Nowa Gwinea, no to takie raczej dzicy ludzie,
a tu się okazało, że on był dyrektorem jednego z większych banków właśnie w Papua Nowej Gwinei. Tak. Są bankierzy, mają stanowiska państwowe, siedzą w sejmach, rozumiesz, ale to jest, mieliśmy bardzo przyjemny czas, tylko co było ciekawe, nie mogłem rozpocząć wykładu, zanim on nie wjechał, zanim został oficjalnie przyjęty, przywitany. Oczywiście schodził razem ze swoją ochroną. Bardzo, bardzo to ciekawe przeżycia były. Ale to jest spostrzeżenia, moi drodzy, z tego, co ja przeżyłem z mojej pracy. Starają się rozwinąć tą wizję, którą ja myślę, Pan Bóg pozwolił mi rozszerzyć w stosunku daru, który dał dla Kościoła. I ja często jestem zatroskany, jak my używamy. Teraz bardzo szybciutko, wyspy Cooka. Jak byłem na wyspach Cookach 3 razy i mi powiedziano raz tak, byłeś tu 2 razy, ale ty nie znasz wysp Cooka, jeśli nie pojedziesz do Aitutaki. Co następny raz, gdy przyjedziesz, zabierzemy cię do Aitutaki. Więc gdy przyjechałem tam, zabrali, to jest, trzeba jechać przez Nową Zelandię prawie 7 godzin. To jest jeden z tych, to jest pastor, który nas przywitał, którego też uczyłem, jak byłem w Nowej Gwinei w roku 2003. To jest sekretarz, który ze mną jechał z Cook Islands. I to są wyspy, moi drodzy, co za piękno. Tylko się rozpływać. Tylko jest jedna sprawa, to są domki, które możecie się zatrzymać, ale musicie mieć dobre pieniądze, bo noc w jednym miejscu tutaj kosztuje około $1200 za noc. O. Za noc. A są miejsca tam, które mi pokazywali, gdzie są, można zapłacić 3 do 4 tysiące za noc. To jest naprawdę dla bogaczy. Ale to są miejsca przepiękne. Ale co ale było ciekawe? Podróżując po tych pięknych wyspach, miałeś okazję też trochę zwiedzić, odpocząć? Właśnie, Mariuszu, nie. Mój czas był ograniczony, ponieważ ja uczyłem, okej. Ja musiałem badać i pisać. Później gdy byłem, jechałem w specjalnym celu, to było pojechać, zrobić to, co mam, wrócić i wracać. Na jednym miejscu, to na wyspach Cook, jak byłem, to tam miałem okazję pół dnia, zabrali mnie, by pojeździć po tych lagunach przepięknych, ale jak przemawiałem, to ubrali mnie w ich strój, moi drodzy. Wyobraźcie sobie, gorąca temperatura, a ubrali mnie w szaty, które dosłownie jeszcze były ciężkie, gorąco było, ale musiałem mówić o Ellen White. No, John w sukience. W sukience. Zabrali mnie w niedzielę. Tu jest jeden adwentysta, który tam ma turystyczny biznes i on zabiera ludzi po tych różnych lagunach, ale zabrali. Zostawili mnie tutaj na tej wyspie, gdzie nie ma nikogo, na parę godzin. I moi drodzy, ja wam muszę powiedzieć, ten spokój, ten czar, ta egzotyka, ten spokój oceanu, natura, która mnie otaczała. Spędziłem tam parę godzin, ale moi drodzy, to było przeżycie nie do opisania. Dobrze by było, gdyby można było tak pojechać na tydzień, 2 tygodnie i odpocząć, ale nie miałem tej okazji, bo często wracałem do domu, Mariuszu, nieraz w niedzielę późną nocą samolotem, a w poniedziałek rano, czasem przychodziłem do domu o północy, a musiałem w poniedziałek rano iść i wykład robić. Więc to przez 15 lat to było natężenie mojej pracy. No. Dlatego, że przyszedł czas później, kiedy z żoną, ona zauważyła, że już wystarczy tego i powiedziała, wiesz co, kochany, musimy zacząć spokojniejsze życie. No, tak. Ale wtedy pojawił się Mariusz i znowu ciebie gnębi z różnymi spotkaniami. Tak,
Ale to jest przyjemność, Mariuszu. Słuchaj, zobaczcie tutaj, to jeszcze są parę zdjęć. Popatrzcie tutaj, z kaktusa wyrasta roślina. Dosłownie z czegoś umarłego. Przypominało mi to historię zmartwychwstania. Coś, co jest martwe, może stać się piękne. Życie ludzkie, które może być martwe, może stać się piękne przez Ewangelię Chrystusa. Tutaj jeszcze zatrzymaliśmy się na, zobaczcie to piękno i egzotykę tego kraju. To były cudowne przeżycia. Ale to było, i tutaj jest, w sobotę mieliśmy zebrania w tym kościele tego pastora. Piękni ludzie, prości ludzie, moi drodzy, ale co jest smutne, że w tym właśnie czasie na wyspy Cooka i na inne wyspy Pacyfiku przyjeżdżały i przyjeżdżają ciągle odrębne odłamy adwentystów, które dosłownie wprowadzają tyle zamieszania, że to jest bolesne. Przedstawiają Ellen White aż dosłownie złośliwie. I właśnie moim zadaniem było to przekazać właściwie pozytywność naszego dziedzictwa i szczególnie wpływ Ellen White. Mieliśmy często dyskusje, bo ludzie mieli pytania w czasie tej prelekcji. I to jest właśnie ten kościół tutaj i zdjęcie. I to były nasze ostatnie przeżycia. Odwiedziliśmy też szkołę, która jest na tym miejscu. Co mnie zaciekawiło, gdy pytałem się tych nauczycieli, jakie macie źródła do uczenia dzieci o naszym dziedzictwie, wiecie, co oni tylko mieli? Mieli te książki Poselstwa dla zboru Ellen White. Coś takiego. 7 tomów. Ja mówię, i wy tam uczycie dzieci? Dlaczego nie zapoznacie ich z historią? Z historią. Z pięknem. I to są właśnie te rzeczy, które starałem się jakoś powoli naprawić, na ile miałem siły i możliwości. To było moje ostatnie zdjęcie z wysp Cooka. Miałem tam parę godzin przed odlotem do wypoczęcia. Popatrzcie, to piękno lagun z oceanu. Tam tutaj możecie nurkować, pływać, przyjemny czas mieć i tak wygląda życie. Jaka moja refleksja jest końcowa? Polega ona na tym, co Ellen White, moi drodzy, powiedziała. Bardzo proste. W książce Edukacja. Mariuszu, przeczytaj może to. Ja już dosyć dużo mówiłem. Każda istota ludzka stworzona na obraz Boga jest obdarzona mocą podobną Stwórcy, indywidualnością, umiejętnością myślenia i działania. Mężczyźni, w których rozwinęła się ta umiejętność, to mężczyźni, którzy ponoszą odpowiedzialność, są liderami w przedsięwzięciach i wpływają na charaktery. Zadaniem prawdziwej edukacji jest rozwinięcie tej mocy, wychowanie młodych ludzi, aby byli myślicielami, a nie jedynie odzwierciedlali myśli innych ludzi. Widzicie, ta wizja pozwoliła mi spojrzeć na nasze dziedzictwo z całkiem innej strony. Ja miałem możliwość spędzania czasu w świecie naukowym. Co roku udawałem się do Portugalii na konferencję z dziedziny dziedzictwa. To nie było adwentowe. Ale często tam przedstawiałem rzeczy i co zauważyłem, że ludzie w świecie naukowym mają o wiele więcej pozytywniejsze spojrzenie na pewne rzeczy niż w naszym kościele. I to jest to smutne. Ale co zauważyłem z mojej pracy i z moich doświadczeń, że to inspirujące piękno wysp, które były i różnych egzotycznych miejsc, które odwiedziłem na skali światowej, przypomina mi o pięknie i wartości życia stworzonego przez Boga. Moi drodzy, my często zabijamy się teologią.
My często zabijamy się, zabijamy jeden drugiego tą niechęcią, żeby udowodnić komuś swoją prawdę. Mariuszu, może to na zakończenie to ostatnie, ten ostatni slajd pokażę, bo to jest, co chciałem pokazać. Była nas czwórka, razem skończyliśmy teologię. Drogi nasze się rozeszły. To jest Gilbert Kenji, który później został dyrektorem od spraw młodzieży w Generalnej Konferencji. Pierwszy od lewej. Proszę? Pierwszy od lewej. Tak. Poszedłem w innym kierunku. Byłem w dziale w misji. Byłem odpowiedzialny od spraw kaznodziejskich. Później przeszedłem do naszego uniwersytetu i uczyłem. Ten środku, okay, człowiek skończył psychologię. Ma doktorat z psychologii. Ale razem z nami graduował. Pracował przez jakiś czas w kościele, ale dostawał takie ciężkie baty od różnych ludzi, że się zniechęcił i zostawił. Skończył psychologię. Ciągle jeszcze pozytywnie pracuje. Okay. Wladka, ona ma czeskie pochodzenie, jej rodzina ma czeskie pochodzenie. Skończyła z nami teologię. Później pracowała w szkole przez jakiś czas. I później w szkołach cały czas pracowała. Teraz parę tygodni temu skończyła właśnie doktorat. Ale my często spotykamy się razem. Spójrzcie uwagę tutaj na tego. On jest jednym z nas. My go ciągle czujemy jako jednego z nas. Tego w środku. Nie odtrąciliśmy go. I przypomina mi to historię Ellen White. Ona miała lekcje biblijne z pewną rodziną w Sydney. Żona przyjęła naszą prawdę, ochrzciła się, ale gdy były lekcje studiowali, jej mąż zawsze stał daleka i nie przychodził na te lekcje. Ona mu dała jedną ze swoich książek, ale on nie był zainteresowany, ale z tyłu siedział i podsłuchiwał. Ale z pewnego dnia w obecności pastora Haskell, który tu pracował z Ellen White w Australii, mieli razem i ona podeszła do tego miejsca, gdzie on siedział i Haskell stwierdził, powiedział ciekawe stwierdzenie. Ona odnosiła się do niego, jakby on był jednym z nas. Słyszysz, Mariuszu? Ona odnosiła się do niego, jakby był jednym z nas. Piękne. Jak często pojęcia czynią bariery. Moi drodzy, myśmy nie powinni tego robić. Ewangelia Jezusa Chrystusa jednoczy. I to zdjęcie pokazuje nas, chociaż drogi nasze się rozeszły w różnych kierunkach. Okej. Okay. Chociaż jeden poszedł w całkowicie innym kierunku. On jest jednym z nas. Co chciałem jeszcze na zakończenie powiedzieć. Nasza klasa, kiedy myśmy kończyli teologię, było nas wszystkich 24, którzy kształtowali się, a raczej kształcili się na pastorów. Wiecie, ile wszystkich teraz jest? Ilu nas zostało? 7. Siedmioro. Czyli trafiłem. Resztę odeszło. Dlaczego? Ponieważ życie w kościele mieli tak trudne, że przyszli do momentu, że sobie powiedzieli, ja już się nie chcę więcej z tym borykać. Mam dość. I to jest to smutne. Dlatego dzielę się z wami tą wizją, którą ja przeżyłem. Nie było mi łatwo. Ja też miałem ciężkie chwile. Nieraz sobie myślałem, po co ja się z tym wszystkim borykam. Ale moi drodzy, jeżeli i szczególnie do młodych ludzi teraz mówię, jeżeli Pan Bóg daje wam ciężar na sercu, abyście podjęli radość Ewangelii, żeby ją przekazać, nie tylko informacje,
ale piękno Ewangelii, piękno życia Jezusa, żeby zachęcić ludzi, którzy są zbłąkani, ludzi, którzy nawet nie wiedzą, czym są, ludzi, którzy borykają się z zniechęceniem, którzy są odrzuceni, żeby ich przyciągnąć w grono społeczności Chrystusowej. To jest cel adwentyzmu. Amen. Piękne słowa. Ale jak już dotknąłeś tego tematu, to co według ciebie spowodowało, że jesteś wśród tych 7 osób, które zostały? Co jeszcze powiesz? Jeszcze raz to powiedz. Co spowodowało, że ty jesteś wśród tych 7 osób, które cały czas są w kościele? Aha. Moi drodzy, gdy rozmawialiśmy czasem razem, co nas trzyma, dlaczego zostaliśmy, okay, to było to, że pomimo różnych ciemnych momentów wierzyliśmy, że Bóg położył na nasze serce powołanie i my musimy zostać temu wierni. Okej. Okay. A który moment w twoim życiu tym duchowym był najtrudniejszy? Kiedy byłeś najbliższy tego rzucenia tego wszystkiego i powiedzenia, to nie ma sensu? W momencie, kiedy robiłem, co mogłem, pracowałem, jak mogłem, był to ciężki kościół, który miał około 600 osób. Prowadziłem tam ewangelizację. Ale kościół był w takim miejscu, że pomiędzy społeczeństwem a miejscem, gdzie był kościół, był dystans. Poza tym podejście ludzi w tym kościele było dominowane trojga ludzi, którzy mieli pieniądze i rządzili. I pewnego dnia zawołali mnie i powiedzieli, dali mi list. Powiedzieli mi, jeżeli nie będziesz robił to, co my chcemy, to idziesz stąd. Nie siedli, zapytali się, żeby spojrzeć, jakie mamy problemy, jak robić tego. Ja wiem, że zadzwoniłem do przewodniczącego, ale ja wtedy byłem zniechęcony. Miałem wtedy dość, ja wam powiem. Miałem wtedy dość. Bo nie przyszli jak bracia rozmawiać, ale przyszli, żeby mi wbić gwóźdź do zniechęcenia. Ile miałeś wtedy lat? 51. Okej. Ja miałem swoje już doświadczenia w tym czasie, ale przyszedł moment zniechęcenia. Przyszedł moment zniechęcenia. Także to samo jak rozmawiamy z każdym z tych, czy to był Gilbert, czy Wladka, każdy z nas miał to samo przeżycie. Więc ja myślę, że Mariuszu, co jest ważne, że kościoły, społeczeństwa, grupy, misje powinny mieć jedno na uwadze. Nikt nie jest doskonały, ale żeby się wspierać razem, żeby budować ramę, żeby rozmawiać razem, a nie żeby się atakować. A niestety my mamy tyle wytale. Wiesz, co jest ciekawe? A może o tym wspomnę następnym razem, bo dzisiaj nie ma czasu. Był pewien moment, a dobrze, nie obrażę nikogo. Był pewien moment, że pewien człowiek nie prowadził dobrego życia. Okay. Na dwie strony pracował. Miał szersze znajomości, jeżeli tak mogę powiedzieć, w małżeństwie. Okay. I Kościół chciał z nim zrobić porządek, bo nie wyglądało za wesoło. Ellen White przyszła na scenę i powiedziała, nie podchodźcie do niego tak ostro.
bo on może jeszcze się przydać w Kościele, bo on ma dużo potencjału i dużo zdolności. Coś takiego. Ja? Więc widzisz, to są... Poczekaj. A czy to znaczy, że w takim razie akceptowałem, żeby nie wykluczać go, czy nie dawać mu nagany? Ona powiedziała, żeby go nie wykluczali, bo on ma dużo potencjału. No jestem zaskoczony. Więc widzisz, co jest ciekawego, Mariuszu? Ja będziemy kiedy w przyszłości będziemy mówili, jak prosiłeś mnie, żeby mówić o tych różnych odstępczych ruchach, które były. Okej. Okay. O tym będziemy rozmawiali. Ale gdy popatrzysz się na historię odstępczych ruchów w czasie Ellen White i później po śmierci Ellen White, to często są bardzo ciekawe, ale na co chciałem zwrócić uwagę, że natchnienie, które Ellen White dostawała, to nie było tylko, ona korygowała ludzi, ale często mówiła, ja nie wiedziałam, jak to przekazać, bo moją pierwszą intencją, gdy dostała poselstwo od Boga, żeby zwrócić komuś uwagę, okay, to było, jak zbudować wiarę tego człowieka. No to jest niesamowite. Okej, ale o tym będziemy mówić później. Ale jeszcze wracając do tych przeżyć twoich na tych wyspach. Yeah. Czy to te przeżycia, te różne doświadczenia, czy one należą do twoich tych najprzyjemniejszych, najbardziej takich pozytywnych? Jeszcze raz możesz to powtórzyć? Czy te doświadczenia, przeżycia właśnie na tych wyspach należą do tych twoich najprzyjemniejszych, najbardziej pozytywnych? Nie, bo ja muszę powiedzieć, widzisz, ja nie tylko na wyspach, ja po całej Australii jeździłem. Ja wykładałem w szkole aborygynistów w Perth co 2 lata. Ciekawe przeżycie. Tam mamy szkołę dla aborygenów adwentystyczną? Tak, tam mamy szkołę dla aborygenów adwentystyczną. Tam co 2 lata miałem wykłady przez 2 tygodnie. Gdziekolwiek ja byłem, ja nie mogę powiedzieć, że z punktu widzenia pracy, którą wykonywałem w tym centrum badawczym Ellen White, okay, miałem pozytywne przeżycia. Ja miałem ludzi, którzy się czasem nie zgadzali ze mną, ale ja zawsze starałem się im powiedzieć, słuchajcie, wy możecie mieć inny pogląd, ale pamiętajcie jedną rzecz, że wszyscy mamy wartość. Ja was będę cenił, okay, ale wy mnie też cencie jako osobę. Możecie się ze mną nie zgadzać, ja nie mam z tym problem, ale musimy rozmawiać razem, bo uczymy się jeden od drugiego. To było moje podejście. I ja muszę powiedzieć, że przez te 15 lat, gdzie starałem się rozwinąć może inne spojrzenie na dzieła Ellen White, okay, które ona sama aprobowała. Bo my często nadajemy jej pewien całokształt, ale nie staramy się zrozumieć, jak ona siebie widziała. Kiedy starałem się to przekazać, ja nie miałam żadnego problemu. Ja nie miałam żadnego problemu. A powiedz mi, czy w jakiś sposób te społeczności mieszkające na tych wyspach, czy musiałeś, czy dla nich to, co mówi Ellen White, czy te pisma Ellen White, czy to jest coś bardzo odległego kulturowo? Trzeba było im wiele tłumaczyć, czy raczej problemy te były dla nich też zrozumiałe i przyjmowali to szybko? Nie, bardzo dobre pytanie, Mariuszu, ale widzisz, jest taka sytuacja. Nasze podejście do dzieł Ellen White opiera się często na cytatach, wyrywkowych cytatach, ale my nie rozumiemy, okay, rozwój pracy, okay, Ellen White jako natchnionej osoby. Okay, ewolucji poglądów.
czy chcesz to powiedzieć, ewolucji poglądów Ellen White. Tak, dosłownie jak ona się rozwijała, jak ona podchodziła do pewnych spraw, więc jak na wyspach moje podejście, to nie było tylko tak, jakby wykładać się, powiedzmy, jak ja wykładałem w klasie te poszczególne rzeczy, jak rozumieć natchnienie, jak rozumieć różne inne teologiczne sprawy. Starałem się zapoznać ich z podróżą. I w sensie podróży tłumaczyłem, jak Bóg pracował przez nią. I to im dawało, bo widzisz, co jest jaka jest jedna rzecz, że ludzie specjalnie na wyspa Pacyfiku i aborygenesów, okej. Okay. Aborygenów. Aborygenów, przepraszam. Ich podejście jest o wiele więcej duchowe niż nasze. Takiego. Proszę? Coś takiego, zaskakujące. O wiele więcej duchowe niż nasze. Ich cała kultura zbudowana jest na podstawach duchowych. Na pewnych, rozumiesz, tradycjach duchowych. Nasza często tradycja oparta jest na tego, na przekonaniu, okay, pewnych doktryn, które logicznie tłumaczymy. A ich przeżycie łączy się często z obecnością Boga, albo z obecnością i pracy innych duchów spirytystycznych. No tak. Bo my tutaj jesteśmy mocno osadzeni w kulturze grecko-rzymskiej. Tak. Tak jest. I u nich, podejście do nich musi być całkowicie inne. Więc ja starałem się to obrócić w historię, okay, która spolegała tak samo, jak czytamy historię Abrahama, jak czytamy historię Izaka, Jakuba, innych, czy Daniela, czy tak. Starałem się przedstawić tradycję naszego Kościoła, okay, dziedzictwo nasze, w ramach tych historii opartych na życiu ludzi, a nie tylko na cytatach. Bo niestety, jaki problem miałem? Przychodziły inne grupy, które tylko cytowały Ellen White i mówiły, to macie robić, tamto raczej, bo Ellen White mówi. To nie była nigdy praca, którą Bóg przygotował dla Ellen White jako swojego posłańca. Ona wprowadzała w życie system zrozumienia, jak możemy ufać Bogu w okolicznościach, w których żyjemy. No tak. Słuchaj, ja chętnie jeszcze bym rozmawiał jeszcze długo, ale czas biegnie. Ale wiesz co, no nie daje mi spokoju to, co powiedziałeś o tym, że Ellen White zaleciła, żeby tego człowieka nie wykluczać. Powiedz coś o tym. Może następnym razem powiemy o tym więcej. To jest niesamowite. I widzisz, to jest ta sprawa, że my mamy pewne, my mamy pewne zasady. Tak, tutaj. No my bardzo tak mocno, zero-jedynkowo, prawo mówi to do widzenia. Które mamy za karę w regułach przepisów i uważamy, że te przepisy są święte. Mhm. I tu jest ten problem. No ale na czymś musimy się opierać. Coś musi regulować nasze funkcjonowanie. Wsparcie powinno być kierowane przede wszystkim. Jeszcze raz? W nasze oparcie. Powinna być piękno łaski Bożej. Bóg nie toleruje wszystkiego, ale Bóg przygarnia człowieka do siebie. Popatrz na życie Abrahama. Przejdź dokładnie życie Abrahama. Abraham, na moje życie, jak ja spojrzę na moje życie, to samo widzę. Bóg popełnia, Abraham popełniał pomyłki. Zarazem Bóg przychodzi i mówi, ja zawieram z tobą przymierze. To Bóg wychodzi naprzeciw człowieka. Okej, John, niesamowite spotkanie. Poszło, końcówka już zupełnie mnie powaliła. Bardzo Ci dziękuję za te myśli, za to, że podzieliłeś się z nami. Naszym
kolejnym spotkaniem za tydzień będzie dalszy ciąg niezwykłych historii powstania Uniwersytetu Szpitala Loma Linda oraz Avondale. I myślę, że te obie historie są tak niezwykłe, a w sumie myślę bardzo mało znane w Polsce, że myślę, że to będzie dla nas wszystkich bardzo, bardzo ciekawe. Także już zapraszam, ale też mamy, tak jak już tutaj John wspomniał, przygotowujemy spotkanie dotyczące historii odstępstw w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Także też bądźcie czujni. To będzie w maju. Tak, to będzie w maju. To co, John, na zakończenie mogę cię prosić o modlitwę. Dobrze. Łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za chwilę refleksji. To były tylko spostrzeżenia tego, co możemy przeżywać w podróży, którą Ty wytaczasz przed nami. Każdy z nas ma inną podróż, każdy z nas ma inne doświadczenia, ale powinny w tej społeczności z Tobą, one powinny być osobiste, one powinny budować zaufanie, powinny budować moc relacji, która powinna nam odwrócić się do świata, który boryka się z wieloma problemami. Myślimy teraz o tych różnych wydarzeniach, które mają miejsce w Europie, na Ukrainie, czy na Bliskim Wschodzie, czy w Rosji. Wszędzie są ludzie, którzy cierpią, ale są często pod wpływami mocy, która jest nie do zrozumienia, a wiemy, że to jest moc zła, bo Ty nie jesteś autorem boleści, Ty nie jesteś autorem wojen, Ty nie jesteś autorem niepokoju, ale jesteś księciem pokoju. Dlatego myślmy o Jezusie, starajmy się zrozumieć głębię Jego miłości do nas i co On pragnie, abyśmy zrozumieli. Proszę Cię, abyś był z tymi wszystkimi, którzy może czują zniechęcenie w tej chwili, aby Duch Święty dotknął ich serc, aby pozwolił i zrozumieć ich wielką wartość i cenność, aby stworzył w ich życiu wizję do życia i do marszu z tą nadzieją, że wkrótce Ty przyjdzie zakończyć tragedię tego świata. Bądź z nami przez te chwile sobotnie, które są przed nami. Proszę Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa, o Boże. Amen. Amen. John, dziękuję Tobie bardzo, dziękuję też naszym słuchaczom i wiedzcie, że te wielkie rzeczy, które Bóg dokonuje tam na tych wyspach wśród tych ludzi, też może dokonywać i w naszym życiu. Trzymajmy się Go. Do zobaczenia.